A kuku, wieczorne kazanie. Jest 21:37. Mamy 5 stopni. Byłem u Włocha, już się wystraszyłem, że zamyka, kurczę. Ale tam tylko taras na zewnątrz, kurde, będą robić nowy. Ten stary został tak zdemontowany. Będą, kurczę, już stracha dostałem, że kurczę ten, że nie będzie, kurde, jedzonka. Dobra. Stoję tu na parkingu koło, kurde, banku. Muszę zaraz kasa, kurde, wziąć. Jestem teraz w ogóle w innej dzielnicy. Bo u nas, kurde, normalnie był automat. Na dworze szło kasa, kurde, wybierać. Jadę tam dzisiaj, kurde, patrzę. A tam blaszysko. Ta dziura załotali blachą. I do widzenia. Pisało, że w środku jest automat. Tak jakbym nie wiedział, że w środku jest, ale tam było, kurde, tyle ludzi. Bo na dwa automaty to się to roz tego, nie? To moment idzie, a tak, kurde, jeden automat tam w środku. Chyba było z 15 ludzi. Mówię, to jadę, kurde, koszmar. Nie będę tam czekał, kurde. No, się go pytałem, tego Włocha, czy, kurde, czasem nie tego Włocha, a tego właściciela, bo on chyba się wywalił do Włoch, tylko tego pracownika tam. Czy czasem nie zamykają mnie? Bo no nie, chyba nowy taras będą rzeźbić. Bo widziałem te krzesła, co na zewnątrz, wszystkie pozaklapowane. Ale teraz zima, to i tak nikt na dworze nie siedzi. A coś kulą bidulek miał, coś z nogą. Chyba mu coś na noga spadło. No, zaraz muszę tu skoczyć do banku, bo to są trzy. Raz, dwa, trzy. Kiedyś były trzy, teraz może tylko są dwa automaty. Trzeba kasa wyciągnąć, póki jeszcze jest, kurde. Bo oni to wszystko zrobią elektronicznie. A wiecie, jak elektroniczna kasa jest? Jedne kliknięcie myszką i do widzenia. Po pieniądzach. Bo ten system się zaczyna sypać. Ostatnio, nie wiem, chyba Kamilowi już tam napisałem, że Niemcy już ostatnie rezerwy pieniędzy wyciągnęli. Takie, które jeszcze nigdy nie wyciągnęli. I tak ta sprawa wygląda. Po prostu samo zagłada, samo zniszczenie. No. I weź sobie, człowieku, teraz nie wypij. Jakby to tak wszystko obserwuję, to mu dość. No, dzisiaj zrobiłem ta skrzynka, powyginąłem te popierdółki. To tam jeszcze trzeba delikatnie obszlifować. Złączyć razem, zanitować. To się nazywa popnity. To są takie, kurde,
po niemiecku popnitten. Są takie, co są tą gizepą się, tymi kleszczami takimi zacisko. I jak się to po polsku nazywa, to nie wiem. To się ponituje, przynituje się do tej frontowej klapki takiej. I będzie w porządku. Tam stoło na dworze. Wiadomo, tam się szlifuje wszystko, nie? I drewno, i to, i sio, i tak, i tam słomę naleciało, i liści, i wszystkiego. I kurczę, kiedyś tam coś szlifuje. I czuję go, że coś śmierdzi, no kurde, coś się jaro. I idę do środka na warsztat, patrzę, kurde, skenuję, wącham. Nic. To jest niemożliwe. Patrzę tam, kurde, jak z piekarnika się kopciło, kurde, z tego. Na dole tam jest dosyć dużo powierzchnia. I tam już się nazbierało kupa marasu. Liści tam nawiało wszystkiego, nie? I to się zaczęło, jak się metal potem szlifuje, to się zagrzało i się, kurde, zapalało tam. Znaczy nie zapalało, tylko się tliło tak i, kurde, ten smród wyłaził stamtąd. Mówię, kurczę, wiesz. Kopciło się jak ze starego pieca. No i nie umiałem się, kurde, dostać do tego cholerstwa. Wziąłem to na warsztat, na kowadło, żeby się nic nie zapaliło. No i ono ten. Rozkręciłem to szybko, zdjąłem ta taśma. Zalałem to troszkę tak wodą. No i teraz to pierwsze trzeba wyskrobać tam, żeby ta szuflada dobrze wsadzić tam. Ja to tam trochę wyskrobałem, już dzisiaj odkurzałem i tak dalej, ale to trzeba jeszcze fajnie zrobić, żeby to elegancko było. Ja sprawdziłem te łożyska. Tam luzów nie ma. Także wszystko powinno być ok. No kurczę, zaś nie mam żadnych chusteczek. By to pierdolu. Chyba się poda rolka, kurde, ale rolka taśmy. Rolka papieru toaletowego się wsadza do auta. Muszę się taką nie kupić, tylko wziąć taką rolę, kurde, z tym. Z tych ręczników kuchennych takich. Do auta wsadzić. O czym to człowiek ma wszystko pamiętać, to jest niemożliwe. Także te wyginanie widzieliście, bo ten film Tamty młodzież szybciej, wcześniej, to ten, to bez takich kant maszyny, co dokładnie, ale mnie nie zależy na tym, żeby to miało dokładnie 90 stopni. I było taki kąt ostry, taki ten. Na końcu może być półokrągłe, to nie szkodzi. Nikomu nie przeszkadza. Ważne, żeby się ten syf tam zbierał, żeby to szło wyciągnąć od czasu do czasu, wyczyścić. I powinno być dobrze. Dzisiaj wyschnęły te najazdy. Znaczy wyschnęły, one wyschnęły. Dzisiaj, kurde, próba my robili z tym, czy to w ogóle funkcjonuje. I co się okazywało, że to dokręcili, jak mnie to dokręcili tymi popierdółkami, to ten najazd się tak do góry lekko przechylał, że nie chciało to załapywać. Te najazdy na te, jak się go na krańcówki. No i co? A to już pomalowane. Mówię, bo mógłbym to wziąć, zaszlifować. I trochę napawać tam, ale to takie brzydko wygląda i takie tego. A godę muszę coś innego wykombinować, żeby ten... Chciałem taki kątownik, bo problem polegał na tym, że na dół to się nie wyginało, tylko jak się dokręcało, tylko to się wygnało do góry. Bo tam nie było żadnego takiego oparcia.
sobie myślałem, dobra, wezmę kawałek płaskownika czy czegoś, taki czworokąt. Walna do góry, przewierca, nagwintuje, żeby się to ten, bo na środku nie mogłem na jedno otwór zrobić, bo tam jest ten gwint, kurde, z tej śruby ósemki. O! Tak myśla, kurde, potem znalazłem dwa takie kątowniki chromoniklowe, fajne. Pod stołem. Już z otworem. Takie same, równiutkie, eleganckie. Mówię, to zrobię takie odbojniki. Już się suszą tam nad piecem. Takie coś, żeby to się do góry nie miało kipnąć. Jak się dokręcę, to wtedy do pewnego momentu. I to zawsze jest pod kątem prostym w stosunku do łoża frezarki. Na szybko, caki pospawałem. A wziąłem te 12 mm. Ta wysokość nawet nie wiem, bo to jest nieistotne. Te noże tokarskie, co były takie przecinaki, co były ułamane i takie popierdółki, do tego nie wyrzucałem. W szufladzie to tam leżało i czekało. Mówię, kurde, taki, bo taki materiał, okrągły materiał to bez problemu idzie dostać, ale taki prostokątny, to nie tak łaps. A jak już, to taką miękko stal, taką zwykłą bałsztal. A to takie jest trochę, noże tokarskie są jednak troszkę takie, te same uchwyty, trochę takie ulepszone. No i znalazłem dwa takie kawałki, znaczy dwa takie podobne noże. Przecinaki, co by uwalono, płytka była i tak dalej. Co my kiedyś tam z krucjaty przywieźli. I ten. No i to wykorzystałem, przyspawałem to popierdółka. W następnych filmach wam pokażę, jak to tam działo. Zresztą będziecie widzieć, jak się będzie frezować. Najbardziej mnie to wkurza tutaj, że tam są wszędzie ekrany dotykowe na tym popierdółku, nie? Dlatego se myśla, zanim zaczną to popierdółki dotykać w tych bankach tam, to lepiej się zjeść, kurde, najpierw pizza, a potem to dotykać. Nie żebym się tam bał panicznie tego wirusa, czy coś tam, to pierdoły. No ale to tam inne rzeczy, ludzie grzebią w nosie i tam dotykają to pieryństwo. A kiedyś próbowałem, miałem rękawiczki ubrane. Kiedyś, kurde, coś mi robili, jakoś tam fucha była, czy coś takiego. Miałem ubrane gumowe rękawiczki, takie te żółte. Próbowałem to pieraństwo dotykać wtedy, to jeszcze nie było, że to było, kurde, parę lat temu. I ten. I to nie chciało pieraństwo działać, dopiero jak człowiek rękawiczki zdejmie i dotyka ta powierzchnia, to wtedy działało. To już takie gówno, powiem wam. To jest strasznie niehigieniczne. Bo taki dotykowy ekran to se można zrobić u siebie. Tam powiedzmy, kurde, w tablecie czy w czymś. Czy tam w laptopie, kurde, czy takie popierdółki. Bo to używa jedna osoba, tylko ta, jak ja to samemu używam, to jest w porządku. Ale jak tam tysiące ludzi gra, co po tym? To jest absolutnie niehigienicznie i teraz dopiero w takim czymś, jak jakiś, bo to jest jeszcze wszystko małe piwo, to dopiero jakie wirusy przyjdą, a wymyślone będą, no ale mało ważne. Ale nawet, kurde, bo każdy jednak musi iść do tego banku po te pieniądze, nie?
czyli tam w ciągu dnia to tysiące ludzi dotyka taki, kurde, ekranik. Normalnie to tam powinien stoć jeden i dezynfekować to cały czas. 24 godziny na dobę. Jak już nam gadają o takich, kurde, że się mamy ręce myć i to, i sio, i tamto, nie? Takie, kurde, chcą nam... Higiena nam, kurde, higienę nas chcą nauczyć, a tu takie popierdółki robią. Ale to już zawsze nie lubiłem takich rzeczy. Na przykład nie lubiłem iść, kurde, do toalety w McDonald'sie albo w czymś takim. To jest koszmar. Bo tam się tysiące ludzi przewijo. Tam jest najgorszy syf, jaki no może być. Już mam takie swoje miejsca, na przykład, gdzie wiem, bo to też jest dziwne. Do kibla idzie wejść, otwierając drzwi po prostu nogą. Bo ja zawsze nogą otwieram drzwi. Nogą, nie? Żeby nie gracać tego, bo jeden się umyje ręce po sikaniu, sraniu czy pierwszym wieczy, a drugi nie. I wejść do tego idzie bezdotykowo, bo to się nogą otwiera po prostu. Ale wyjść już nie. To już trzeba złapać za ten, kurde, gryf, za ten uchwyt, gdzie, kurde, tysiące ludzi tam gracało. Nie lubię takich miejsc, to jest obrzydliwe. A druga sprawa jest taka, nie żebym się panicznie bał tam czegoś, nie? Ale to jest po prostu obrzydliwe. I co mi się nie podoba, to są te krany takie. Jak już mógł dotykać czegokolwiek, to mi się w takiej toalecie, kurde, publicznej, to mi się, kurde, żygać się. Potem wprowadzili te na te takie, kurde, fotokomórki, że jak się łapy wsadzą pod spód, to tam niby funkcjonuje. Ale to też musi od czasu do czasu być wyczyszczone. Bo nieraz było tak, że jak się mydła napsikał na łapska, wsadzą te łapy tam pod spód, a ta fotokomórka mu powiedziała: no spadaj. I z tymi klejącymi łapami z mydła trzeba było potem gdzieś szukać się, kurde, gdzie umyć do kałuży. Są wszystko takie wynalazki, kurde. To nie zdaje egzaminu. A proste mechaniczne rozwiązanie to jest nogą. Powinno być, kurde, na dole taki przycisk, woda leci, puszcza się, przestaje lecieć. Proste jak budowa cepa. W podłodze. Bezdotykowe, bez wszystko tego. A drzwi powinny być jak w westernie, takie kowbojki. Że jak wchodzę, otwieram je nogą, wychodzę, też je otwieram nogą, niczego nie dotykam. Jestem czysty i sprawa załatwiona. A już tam grubszy interes robić w takich kiblach i tam siadać na to wszystko, to w życiu jeszcze nie robiłem. Wolę iść do lasu. Jak naprawdę, jak, kurczę, jak ja bym miał iść tam, kurde, się ten załatwić w takich, kurde, miejskich toaletach, nigdy. Ja bym się tam nawet nie załatwił. Ja bym się nie siedł na taka, kurde, muszla, gdzie, kurde, z 2000 ludzi siedziało na tym. Muszę się potem z takim czymś, musiałby się liczyć, że mi, kurde, jakie, nie wiem, ucho na klacie urośnie czy coś takiego. Paskudztwo. Bo ja się tam nie brzydzę niczego takiego, żeby tamtego, bo to nie jest, to nie o to chodzi.
ale samo to miejsce już jest obrzydliwe. Bo ja widziałem, jak byłem niekiedy w takich tych toaletach, gdzie tam kurde tylko wysikać. Jak ja widzę, jak oni to czyszczą, to i tak. Takiego mopamo, czyli taki kurde kawałek sztyla i pełno takich kurde kudłatych kawałków szmaty. I tym jednym mopem, jak ktoś tam wysiko się, no i nie trafi mu się, to przeleci tym mopem to, ta osoba, co to ma czyścić. To przeleci, a potem przeleci te muszle, to wszystko, kurde, tym tam, gdzie te ludzie siadają, no obrzydlistwo. Czyli po prostu, jakby nie sprzątała, to nawet by było lepiej. Bo to by ten mocz został na dole, a te kible by były czyste. A oni to biorą i po prostu tylko rozsmarują ten maraz. Takie gówno to się nazywa Wileda Wiszmop. Wiecie, taki kurde pędzel na tym. Na długim sztylu. No paskudztwo. Przecież tym się nie da w ogóle robić. I rozumiem te płaskie mopy takie, co kurde całą powierzchnię się ściąga i tam czyści się i tak dalej. Co się w mieszkaniach używa, to jest w porządku. Ale niektóre ludzie są takie głupkowate, że się gubią taki popierdółek. I tym się po prostu nie da wyczyścić podłogi. To nie ma takiej opcji. Nawet powiem wam jedno, że w niektórych to jest takie, żeby to była bawełna albo coś kurde naturalnego, to jeszcze bym potrafił zrozumieć, że okej, to woda wsiąkła i tak dalej, ale te niektóre gówna to są takie sztucznie zrobione, tym się w ogóle nie dopracować. Nawet jakby się człowiek ściął i bardzo postarał, to nie jest w stanie tym wyczyścić kurde podłogi i tak dalej, raz, że ten kształt jest głupkowaty, a dwa, że ten, że ta, no ten materiał jest sztuczny, to jest robione, sprasowane z jakichś starych ciuchów, z tekstylii jakichś takich kurde sztucznych, masakracja. Obrzydliwa rzecz, jak ja kurde widzę u kogoś w mieszkaniu takie coś, to mi się kurde rzygać chce. Bo to zarobiłem, aha, on nie ma posprzątane mieszkanie, tylko on tym bierze i rozsmarowuje ten maraz kurde po wszystkim tym, bo to ani nie, wody nie wsiąkło, ani nie oddaje wody, ani marasu nie zbiera, ani nic. Paskudztwo takie coś. A też wymyślał jakiś mistrz kurde, że oni, i najgorsze jest to, że ludzie tego nie kupią. Że, bo oni normalnie to powinni wziąć i to wytestować. Ja przypuszczam, że oni nawet takie głupie nie są, oni wiedzą, że to jest gówno, a ludzie to i tak kupią, bo to tam dobra nazwa, bo to, bo sro, bo sio, bo to. Ludzie to gówno kupią i to stoi w każdej łazience, ale tym się nie da sprzątać, absolutnie. To jest tylko do rozsmarowania marasu i tyle. Bo to oni robią taką reklamę, że tym niby się do kąta idzie wjechać i tak dalej, bo tym płaskim jest ciężko do kąta wjechać, ale jak się go obróci odpowiednio, to też idzie do kąta wjechać. Się przynajmniej kurde ten, ale te płaskie jak są z dobrego materiału, to one dobrze kurde dobrze biorą wodę, bo to taka mikrofaza jest, jak jest dobrze namoczony, to idzie dobrze wycisnąć, wyprać, tego jest elegancja. Ale to te niebiesko-białe takie kurde, jak ja to widzę, to normalnie koszmar. Najgorsze jest to, że bo chłop, facet nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby takie gówno kupić. Nigdy. To ja kurde, jako facet wątpię, że który kurde wpadnie na pomysł, żeby taki szajs kupić. Ale kobiety to kupują całymi koszami, kurde. Kupią, wkręcą do tytyn. I najgorsze jest to, że jeszcze, kurde, zamiast to oni potem powycierają, czyli rozsmarują ten cały maraz i postawią to do góry nogami, czyli tak jak łeb, kurde, taki wygląda, tak jak ten pędzel, o co na tokarce jest. Takie obrzydlistwo, kurde, ja pierdziel, i to stoi do góry nogami. Jak ja takie coś widzę,
tam udałeś. Bo to się do niczego nie nadaje. Tym ani nigdzie posprzątać, ani nic, a to pierdolstwo tylko stoi i przeszkadza. Bo to niby oni takie wiadro do tego sprzedawają, że to się tam wsadzą i wykręcą i jakieś takie popierdółki. Ale tam nie ma co wykręcić, jak to jest sztuczne, kurde. To jest same te, kurde, bo to takie płatki są niby. Takie paski tego, kurde, gówna. Koszmar. Ale ten, co to produkuje, to on o tym wie. Bo on to produkuje z najgorszego materiału, jaki tylko może być. Co to, kurde, za moplik tu trójkołowiec jakiś przyjechał? Najgorszy syf. Z jakichś, kurde, z odzysku, z jakichś, kurde, te włókna to są takie, kurde, jak w tych maskach. O, takie, w tych maskach też są takie sztuczne włókna. To takie paskudztwo jest. I jeszcze co wam powiem. I jak już, kurde, musicie w Polsce chodzić w tych maskach, nie używajcie tej maski, kurde, dwa razy, albo ja widzę, jak ludzie robią, oni to potem biorą, pozaginają do torby i tak dalej. Te włókienka takie drobne, to jest gorsze jak azbest. Jak to wam się dostanie na ta strona, na ta drugo, tam gdzie oddychacie i wciągniecie się to roz do płuc, tego żaden chirurg wam nie wyciągnie z płuc, to nie ma takiej opcji. Tego się nie da wydostać tamtąd. To tam potem tylko zalego, robi się syf. Te włókna są dosyć ostre, podobne jak, kurde, w tej wacie szklanej i robią cholerne szkody. Potem się krwawnienia zaczynają w płucach, potem się zaczynają... wiadomo, jak krwawi i się to nie umie zgoić, bo to tam płuca się ruszają, to wszystko przy oddychaniu i to się, kurde, zaczyna robić syf. Zaczynają się robić, kurde, nowotwory i pierdolę wie co, bo taki lekarz, bo wszyscy go tam, ja lekarze, ale też chodzą w tym. Ja okej, okay, lekarze chodzą, ale on stosuje ta maska i po operacji, czy tam jak po plombowaniu zęba, on to zaraz ściąga i wypierdziela do kosza. I jak przychodzi, to bierze nowo. A nie, że ktoś sobie jedna maska weźmie i cały dzień w tym zapierdziela. Ściąga za kłodo, pomieli to, dostanie się te włókienka się dostaną na drugą stronę. Idiotyzm. Wczoraj oglądałem takie fajne wideo. Bo tam jeden, kurde, w Polsce się za to wziął właściwie, bo to jest głupota w ogóle w tych maskach, nie? To niczemu nie pomoże, to nikomu nic na nic nie pomoże. To wiadomo. Każdy inteligentny człowiek wie, że tam są takie dziury, że tam wszystko przechodzi przez to, nie? I on to tam nawet obliczył, on pokazał i tak dalej, i tak dalej. Bo tego wirusa jako takiego, oni nie są, jeszcze nikt go nie widział niby, nie? Że przypuszczą, że są takie laboratoria, że oni go tam, kurde, umią, że oni go tam, bo normalnie mikroskop elektronowy, takie ten mega mikroskopy, jak jest gruby wirus taki, to go nawet nie idzie go zobaczyć. Bakteria tak, bo bakteria jest dużo większa. Ale wirus jest taki malutki, że się go po prostu nie da zauważyć. Nie, w takim powiększeniu, ile oni tam mają, 1500 razy czy coś elektronowym, to nie da rady, żeby go, kurde, zobaczyć. No i dlatego też nigdzie nie ma żadnej fotki, kurde, z tego wirusa, nie? Bo jak już go umiem, kurde, wyłapać, to zrobiliby z niego fotkę i pokazali do gazety. A to jest tylko wymysł, ta kulka z tymi takimi przyssawkami, to jest wymysł, to jest... Tak se te ludzie wyobrażają w ogóle, że to tak jest. A jak to właściwie wygląda, to nikt nie wie. No i w tych maskach jest tak, są, wracając do tych masek, no... Przecież te maski nie są, kurde, jednolite, tam są dziury. I te dziury są takie wielkie, że jakby w porównaniu w stosunku do tego wirusa to jest takie coś, jakby się, kurde, ktoś ubrał siatka na pysk o wielkości 1,75 m na 1,75 m z taką dziurą i myślał, że mu przez to komar nie wleci, nie?
Bo Komar w stosunku do tego 1,75 m na 1,75 m, do takiej kratki, do takiej dziury, to jest mniej więcej odpowiednik takiego wirusa. Tego wirusa w stosunku do tych dziur w maskach, nie? Wydaje się, te pieruńskie światło zgasiło. Dobra. Cisna pokasa. I najgorsze jest to, że ja tego pot nie umiał załączyć. Ja muszę dopiero kluczykiem przekręcić i wtedy dopiero to odpoli. Zaś jakieś ping, jakieś takie pierdoły. Coraz gorzej. O, pizza zjadłem, kurde, już się wystraszyłem, że tam kurde zamykają, ale on mi go do niej nie, że chyba nowy taras będzie robiony, no to dobrze. Ja też tak kurde za dużo tego wszystkiego jem na wieczór, na przykład teraz jest 22.08, patrzcie się na godzinę, już mam nawet nastawiono to dobro. Jest 22.08, to jest gasło to pieryństwo. 5 stopni. Widzę, że paliwo muszę zatankować w najbliższym czasie. Jak będzie jakaś tanio. I to taka robota, kurde, z tym wszystkim, ludzie. No. Cisna pokasiora. Zobaczę, czy tu mają jakiś gruby kosz na śmieci, to im zaraz, kurde, tu sprezentuję te pudełko po tej pizzy. I trzeba jechać do domu, kurde, bo tam mam już film jeden gotowy, ale znaczy gotowy, przycięty, ale jeszcze nie wyrenderowany. Teraz go muszę wyrenderować i on tam puszcza go. To trochę teraz będzie w następnych, kurde, tym takie trochę pomieszane, trochę z tego, ale to taka kolejność jest i to tak trzeba zachować, bo to inaczej nie idzie, bo my też nie robimy wszystko w jeden dzień od początku do końca, bo ja tam robię część jakoś, potem zaś robimy co innego, potem to, potem zaś wracamy do tego, zaś to się zaczyna. Zależy od weny. Jak jest mecz, kurde, to wolimy patrzeć na mecz, a nie tam, kurde, dłubać czy tam ciąć coś, jakieś pierdoły. Wieczorem też się już nie chce. Ja to się lubię pospać. Jarek przy tych koniach tam też mógł od cholery roboty. Tam mu się na wieczór też już po tym nic nie chce. Teraz jeszcze taka pogoda paskudna, deszcz padł non stop. Zimno nie jest, nie, ale deszcz padał. Dzisiaj byłem, kurde, piwo kupić. I też, kurde, nie ma żadnych, kurde, promocji, nic, nie. 15,49 za skrzynkę trzeba zapłacić, kurde. Tyskiego, nie. Kiedyś to tam było podycha, 11 z czymś, to tak tego, nie, a teraz, kurde, nie, nie. Twardo czymią cena. No i dobra. Żegnam się z wami. Ja nie wiem, czy te, kurde, wy mi musicie na przykład napisać tam, kurde, w tych, kurcze, pod tymi filmami, czy to chcecie takie, kurde, gadanie, czy nie chcecie takiego gadania. Bo mnie to jest obojętnie, czy ja by nagadał, kurde, czy ja tam coś by narobił, czy coś. Ale chodzi o to, żeby tak, kurde, trochę tych informacji też, kurde, się pozbyć z mojej głowy, bo za dużo tego noszę ze sobą, pod mi bańka pięknie jeszcze. Dobra, na razie, trzymajcie się. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, luftu.